Ja wszystkich powitać na tej skromnej, ale wydaje mi się bardzo ważnej uroczystości, symbolicznego odsłonięcia tablicy informacyjnej o biskupie Chrystianie w miejscu, gdzie jest skwer biskupa Chrystiana. Myślę, że to wydarzenie jest bardzo ważne z tego względu, że jest to jeden z pierwszych kroków, a za nimi będą kolejne upamiętniania biskupa w naszym mieście, a przede wszystkim przypominania tej postaci. Bardzo się cieszymy z obecności pana prezydenta, bardzo się cieszymy z obecności radnego sejmiku, radnego sejmiku wojewódzkiego, a jednocześnie uczestnika komitetu. Bardzo się cieszymy z obecności pani dyrektor. I moi drodzy, pamięć o biskupie Chrystianie jest ważna dla naszej tożsamości. Myślę z tego powodu, że są to fundamenty tej społeczności, która tutaj mieszka, fundamenty tak głębokie, jak udaje nam się sięgnąć. Dlatego też, że na fundamentach budujemy przyszłość, dlatego są one ważne dla naszej tożsamości. I tak jak pamięć o biskupie Chrystianie zapewne była w czasach I Rzeczypospolitej, bardzo żywa była w II Rzeczypospolitej, tak pragniemy, aby ta postać znana była przede wszystkim Grudziądzanom, ale także wszystkim przybywającym do Grudziądza. Dzień 4 grudnia nie jest przypadkowy, bowiem 4 grudnia 1245 roku umiera biskup Chrystian. I co znamienne w kalendarzu, jest to dzień Chrystiana. W tym dniu wszyscy noszący to imię obchodzą swoje imieniny, co może wskazywać na to, że zmarł też w opinii świętości jako misjonarz Prus. Dlatego mamy głęboką nadzieję, że ten dzień 4 grudnia też wpisze się w kalendarz Grudziądza jako taki dzień rokrocznie upamiętniania, przypominania o biskupie Chrystianie. Słuchajcie państwo, od kilku lat zaczynamy to na nowo, można powiedzieć, odkrywać. Nie bez powodu właśnie była inicjatywa nazwania tego skweru imieniem biskupa Chrystiana. Jest też inicjatywa stworzenia muralu. Myślę, że tą inicjatywę warto też wspierać. Wiem, że stowarzyszenie ma też plany co do upamiętnienia w postaci rzeźby takiej przestrzennej właśnie biskupa Chrystiana właśnie w tym miejscu. Mamy też aleję biskupa Chrystiana, więc te działania są takie dosyć konsekwentne i myślę, że dość spójne. Miasto też przygotowuje plan rewitalizacji plantów. Jak państwo z pewnością wiecie, uzyskaliśmy wstępne finansowanie w wysokości kilku milionów złotych. W tej chwili przygotowujemy się do rozpisania przetargu na dokumentację. Dokumentację też, która będzie przewidywała odkrycie fragmentaryczne kanału Trynka, dalej podkreślenie właśnie, że tu kanał Trynka przebiegał wzdłuż Alei 23 stycznia. No i zupełnie inną wizję właśnie całej rewitalizacji plantów, w tym tego fragmentu nazwanego właśnie imieniem biskupa Chrystiana. Trzeba też pamiętać, że no, jakby całym takim zwieńczeniem rewitalizacji plantów będzie też rewitalizacja młynu Wolanta, który no, zyska zupełnie inne funkcje. Także ten cały plac, można powiedzieć, przed młynem z tą taką dzisiaj niezbyt będącą wizytówką miasta fontanną zmieni zupełnie charakter. A więc całe to centrum miasta, myślę, w ciągu najbliższych lat nabierze zupełnie innego kształtu i te działania w obszarze odkrywania biskupa Chrystiana no, mają bardzo ważne znaczenie. Dziękuję bardzo.